Cześć, musicalerzy. Dzisiaj opowiem wam co nieco o czterech musicalach bardzo znanego kompozytora Sir Reginalda Dwighta. Oczywiście chodzi o Eltona Johna. I zanim zaczniecie mnie zasypywać wiadomościami na temat kolejnej piosenki musicalowej na kanale, uspokoję was. Ukaże się już bardzo niedługo. Wiedzą o tym moi patroni w serwisie Patronite, którym niedawno wysłałem zwiastun tej piosenki. Jeśli chcecie do nich dołączyć, to załączam link w opisie. A jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami na kanale w inny sposób, no to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek, a także dajcie kciuka w górę, jeśli spodoba wam się ten odcinek i macie ochotę zobaczyć kolejny o podobnej tematyce. Naprawdę mi w ten sposób pomożecie. No ale ja tu gadu, a Elton John czeka. A zatem ruszamy w podróż musicalową. Oczywiście lista musiała rozpocząć się od spektaklu, który jest nie tylko najbardziej znanym musicalem Eltona Johna, ale też największym sukcesem kasowym w historii teatru muzycznego. Król Lew zarobił ponad 8 miliardów dolarów, wyprzedzając takie hity jak Upiór w operze czy Mamma Mia. Musical zawiera wszystkie piosenki z animowanego oryginału, niektóre z nich upiększone i wzbogacone o sekwencje taneczne i wykorzystujące duży zespół wokalno-aktorski. Zawarto kilka utworów, które wycięto z filmu, na przykład Szaleństwo skazy czy Poranny raport, i dołożono kilka napisanych specjalnie na potrzeby adaptacji scenicznej, Shadowland albo Endless Night. W musicalu pojawia się nawet piosenka Duch żyje w nas, czyli He Lives in You, z drugiej części filmu i tutaj służy za główny motyw Mufasy. Liderem zespołu wokalno-aktorskiego na Broadwayu był Lebo M., który napisał tę piosenkę, a możecie go znać przede wszystkim z tego, że to on w filmie śpiewa kultowe Nancygonia! Spektakl był wyreżyserowany przez Julie Taymor. To ona była pomysłodawczynią niesamowitych kostiumów i rozwiązań scenograficznych, które przenoszą widza z miejsca na widowni na afrykańską sawannę. Musical otrzymał w 1998 roku 6 nagród Tony, w tym za najlepszy musical, reżyserię, choreografię, kostiumy i scenografię. Po sukcesie Króla Lwa Disney postanowił iść za ciosem i w 2000 roku swoją premierę miał kolejny musical napisany przez Eltona Johna, tym razem na podstawie opery Giuseppe Verdiego. Jest to historia o zakazanej miłości, która połączyła egipskiego kapitana Radamesa i nubijską księżniczkę Aidę. Początkowo planowano z Aidy zrobić film animowany, ale Elton John się na to nie zgodził. Zaproponowano mu więc, aby stworzył musical sceniczny ze słowami Tima Rice'a, który odpowiadał za teksty do Króla Lwa, i Elton podpisał kontrakt niemal natychmiastowo. W rolach głównych wystąpili Heather Headley, mówiłem o niej już w jednym z poprzednich odcinków Podróży Musicalowej, a także Adam Pascal, znany przede wszystkim z rock opery Rent. Gatunkowo spektakl jest bardzo zróżnicowany, ma w sobie elementy popu, rocka, gospelu, muzyki afrykańskiej, a nawet reggae. Musical otrzymał 4 nagrody Tony, a płyta z piosenkami ze spektaklu nagrodę Grammy. Jeśli chcecie zobaczyć ten musical w Polsce, no to koniecznie wpadajcie do Romy, gdzie główne role grają moi niesamowicie utalentowani znajomi. Anastazja Siemińska, Natalia Piotrowska-Paciorek, Janek Traczyk, Marcin Franz, Agnieszka Przekupień, a także takie musicalowe nazwiska jak Wojciech Paszkowski, Jan Bzdawka, Zofia Nowakowska albo Janusz Kruciński.
Kilka miesięcy po premierze Aidy do kin trafił brytyjski film Billy Elliot, opowiadający historię chłopca, który wbrew swojemu ojcu i stereotypom postanawia walczyć o swoje marzenia o balecie. 5 lat później, w 2005 roku, powstała na West Endzie musicalowa adaptacja z muzyką Eltona Johna i słowami Lee Hall. Co ciekawe, reżyser i choreograf filmu, Stephen Daldry i Peter Darling, powrócili do pracy nad sceniczną wersją Billego. 3 lata później spektakl ukazał się na Broadwayu i spodobał się również Amerykanom. W końcu 10 nagród Tony to nie przelewki. Jak możecie się domyślić, Billy Elliot zasłynął dzięki niesamowicie utalentowanym młodym aktorom, którym niejeden broadwayowski wyjadacz mógłby pozazdrościć gibkości i energii, a także widowiskowym sekwencjom tanecznym. Nazwisko Eltona Johna ostatecznie przypieczętowało sukces spektaklu. Zobaczyło go już ponad 12 milionów widzów na całym świecie, a szykują się kolejne trasy i produkcje związane z tym tytułem. Polskim widzom polecam obejrzenie Billego Elliota w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Spektakl miał tam premierę w 2015 roku i był wyreżyserowany przez światowej sławy Michała Znanieckiego. I have lived many lifetimes. I have hidden in the shadows and suffered in the light. I have loved, I have killed. And now I will finally tell my story. Pamiętacie film Wywiad z wampirem z Bradem Pittem, Tomem Cruise'em, Kirsten Dunst i Antonio Banderasem? Powstał on na podstawie serii książek Anne Rice, Kroniki wampirów. Ale oprócz filmu powstała też musicalowa adaptacja, która trochę odeszła w niepamięć, pomimo tego, że muzykę do niej napisał Elton John, a teksty Bernie Taupin, jego wieloletni współpracownik, odpowiedzialny m.in. za słowa takich hitów jak Candle in the Wind czy Your Song. Spektakl osiągnął duży sukces w San Francisco, ale z niejasnych przyczyn przed premierą w Nowym Jorku dokonano wielu znaczących zmian. Skupiono się na widowiskowości i efektach wizualnych. Recenzje były na tyle przytłaczająco złe, że musical zdjęto po niecałych 40 zagranych spektaklach. A to szkoda, bo temat jest ciekawy i jak widać po sukcesie filmowej wersji ma bardzo duży potencjał. Ale zdecydowanie jest to przykład na to, jak okrutny potrafi być świat Broadwayu. Nie tylko dla początkujących, próbujących się przebić artystów, ale też dla światowej sławy gigantów sceny muzycznej. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Podróży Musicalowej. Dajcie znać w komentarzu, o jakim kompozytorze musicalowym chcielibyście posłuchać następnym razem. Tak jak powiedziałem, niedługo na kanale pojawi się kolejna piosenka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, szczególnie, że śpiewam ją ja, ale z małą pomocą moich przyjaciół. Z całego serca dziękuję patronom, dzięki którym ten materiał powstał. Trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce.